Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja przyjechałam właśnie do Pokusia. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać pewną nową rzecz, którą dostałam. No, też w ramach współpracy, nie ukrywajmy, ale która bardzo pomoże nam w naszym treningu. Na początek sobie przeszykuję Pokiego, wyczyszczę osiodłem, a później pokażę Wam tą naszą innowacyjną nowość. Myślę, że może niektórym z Was, którzy posiadają konie, szczególnie na przykład po kontuzji, może się przydać, no. I to jest fajna rzecz, którą w sumie mogłaby mieć każda stajnia, bo są to naprawdę rzeczy, które mogą się przydać nawet w kwestii takiego po prostu bezpieczeństwa. Jest już tu mój kochany konik, tak? Proszę bardzo, piękne ciasteczko od końskiej cukierenki. O, uwielbia. Zjadaj. Jeszcze z kolekcji tej świątecznej. Także chrupie, a ja go zabieram. No i co, maluszku? Czyścimy się. Czeszamy grzyweczkę. Pyk. O, bo Karek tutaj sobie strasznie wyciera od kaptura, od derki. No, ale takie uroki tej zimy. Nie? Stęskniłam się troszkę za tobą. No, stęskniłam. Ti. Jakoś magicznie osiodłany, proszę Państwa. Jak on wygląda, jak milion dolarów. Jesteś piękny. A ja mam chyba nie powiedziałam, że jesteś Lusia. I tam jest gdzieś Julcia. Teraz nagrywa ten story chyba jakieś. Więc nie przeszkadzamy jej. No ale pokój, jak ty się pięknie prezentujesz. I mamy też nowy popręg z Dawmaga, słuchajcie. I on jest na tyle fajny, że jest anatomiczny. Plus ma tutaj gumy. I uwaga, uwaga. O Boże, puścił bąka mi prosto w twarz. I z drugiej strony też ma gumy. Więc to jest fajne, bo z jednej strony możemy spokojnie dociągać i nie obciążając tym tylko jednej strony. Więc spoko, fajnie. No i Pokerek się pięknie prezentuje dzisiaj. Ostatnio nasz ulubiony czapraczek. Pięknie. No dobra, Pokerek ubrany. To czas teraz na mnie. Pamiętajcie, zawsze zakładamy kask, nieważne na ile wsiadamy. Bardzo ważne jest nasze bezpieczeństwo i na tym zawsze powinniście się skupiać podczas jazd. Założę jeszcze oficerki i w sumie będę gotowa, tylko jeszcze Pokemon o głowie i możemy wychodzić. No i pokażę Wam tą naszą nowość, która przyda nam się do treningów. No, myślę, że my będziemy mega zadowoleni i mam nadzieję, że Wy też z tego skorzystacie. Tak jak Wam mówiłam przed chwilą, dosłownie, nawiązałam nową współpracę i właśnie tutaj już przede mną jest nasz produkt, który chcę Wam pokazać, więc partnerem dzisiejszego odcinka, uwaga, uwaga, jest Horsemania, czyli drągi piankowe. Jest to dla nas bardzo miły prezent i cieszę się, że możemy przetestować te drągi. Ja przyznam się szczerze, że tak troszeczkę na nie patrzyłam i zastanawiałam się swojego czasu, czy ich nie zamówić. Natomiast no, Horsemania przeszyprzyła mnie i tutaj wysłała mi taki prezencik. Także bardzo się cieszę. Będzie to dla nas na pewno duże ułatwienie w powrotu do treningach, bo jednak ja jestem strasznie przewrażliwiona na punkcie jego zdrowia i tego, żeby się nie pozabijał. I wiem, jak on idzie teraz na drągi i wiem, jaką przyjemność mu to sprawia. I boję się po prostu, że w pewnym momencie tak nadepnie na tego drąga, że mu się coś stanie. Dlatego te drągi mogą być fajnym właśnie sposobem na wrócenie konia do treningów i wtedy, kiedy się boicie i są przede wszystkim bezpieczne. Na pewno nadadzą się na skazówki przed przeszkodami, na ćwiczenia właśnie różne drążkowe, jakieś wygibasy, także to jest na pewno super fajny gadżet w stajni i ułatwienie, pomoc przede wszystkim. Drągi, jak widzicie, tutaj są zapinane, więc mają poszewki. Jeśli się pobrudzą, możecie bez problemu wyciągnąć i po prostu je wyprać. Są piankowe przede wszystkim, no w ogóle totalna rewolucja i bezpieczeństwo. Na pewno w stajniach, gdzie jest rekreacja, fajnie mogą się sprawdzić, ale no u nas jest na pewno to duży plus, bo jak się patrzy, co ta matka robi, co Adam wyciąga. Ja nie wiem, ty będziesz przez to skakał? Ty dasz radę? Ty jak drogi.
Wiesz, o co chodzi. Pójdzie na halę, to zobaczy, że nie gryzą i będą leżały na ziemi. Teraz matka tutaj macha tymi drągami i o co chodzi. Nie gryzie. Dobrze. Będzie fajnie, zobaczysz. Jest taki mięciutki, więc jak nadepniesz, to ci się krzywda nie stanie. Wyciągnąłem już pierwszego, ale mamy ich tutaj multum. Oprócz tego firma jeszcze produkuje różnego typu straszaki pod przeszkodę, murki, rowy z wodą, także wybór jest naprawdę spory. No i to jest właśnie to, bezpieczeństwo. Czyli jak po prostu się wpadnie, to to jest zrobione z pianki i nawet przy spadnięciu krzywda się nie stanie, ani mi, ani kolegi. Pagarek już chyba coraz bardziej się oswaja z myślą, że on przez to będzie przechodzić. Mamy różnego typu w ogóle drągi. Tutaj mamy, aha, ten jest jeszcze płaski. O, dobra. O, zobaczcie, nawet ten jest logowany. Co? Ten jest logowany z napisem Miderka. Także wiadomo, że to moje drągi, proszę Państwa. Mamy też drągi, takie już większe. Wszystko okej? Większe, grubsze, mocniejsze. Pozapinamy je teraz wszystkie i później Wam pokażemy po prostu wszystkie w komplecie, jakie są. I wtedy jeszcze coś dodam od siebie, bo na razie w tym kartonie się nie mogę połapać. Znowu jesteś odważniejszy. No połamaj sobie. Żeby takie emocje do rąk w sobie wywołał. No i proszę Państwa, złożyłyśmy wszystkie. To jest największy wariant drąga. Tutaj też jest sygnowany, o proszę bardzo, moim nazwiskiem, Mizerka. Pyk. Mamy takie drągi dwa. One są najdłuższe. Wybrałam kolor różowy i tutaj jest taki szarawy. Chciałam biały, ale polecono mi, że lepiej jednak wziąć szary, bo jest kolorem i mimo wszystko nie będzie się aż tak bardzo brudzić. Więc jest szarawy taki, z racji tego, że no, są naprawdę dużych rozmiarów, są długie, to nie trzeba ich tylko kłaść tak, wiecie, prosto, tylko można z nich różne fajne kombinacje robić, co Wam do głowy przyjdzie, jak bardzo jesteście kreatywni. Następny format to jest taki krótszy, ja nie wiem, chyba ma, ile on może mieć? 2 metry. On ma około 2 metrów zapewne i zobaczcie, już jest bardziej taki w kształcie kwadrat. Nie, to nie jest kwadrat? Jak wygląda? Kwadrat. No kwadrat. To figura płaska, ale masz sześcienną. Dobra, to jak jest kwadrat sześcienny? Jola mnie cały czas przerywa i nie mogę dojść do mojej konkluzji. Chciałam powiedzieć, że jest, zobaczcie, w kształcie kwadrata, tak, kwadrat, tu o to mi chodzi, tak, kwadrat, kwadrat. I wygląda tak i wybrałam kolor fioletowo. Szary, dlatego że lubię fioletowy i też tutaj jest, o proszę bardzo, Mizerka. Fajne, fajne, pokażę wtedy na to. Już coraz bardziej odważniejszy jest, ok. I ostatni nasz format, który mam, jest w kształcie, zobaczcie, prostokąta bardziej, jest taki płaski. I uwaga, on jest w kolorze, jak widzicie, różowo-fioletowym, żeby pasowało do całej reszty. Takie sobie kolorki wzięłam i myślę, że to będzie ładnie bardzo wyglądać. Prawda, Pokerek? Pokerek już tu się oswoił troszeczkę, już mniej się boi, także myślę, że nie będzie większego problemu. Na początku to było dla niego, wiecie, no duży, duży stres, bo to coś nowego, coś nowego. Natomiast, no i idziemy teraz przetestować te drągi i zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. Jestem mega podekscytowana i generalnie ciekawa, jak to będzie się zachowywać dzisiaj na naszej jeździe. Ale no, nie ma tutaj żadnych obiekcji, wszystko jest fajnie zrobione i myślę, że będziemy zadowoleni z tego typu drągów. No i przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie śmiej się. Czy ja mogę to normalnie nagrać? Po prostu chodźmy już. Jesteśmy już po fotkach, przeszliśmy na halę, no i musimy coś ustawić z tych drągów, ale widzę, że tu jest pełno przeszkód, więc trzeba będzie coś usunąć najpewniej. Także zabieramy się do pracy. Pokerek mi chyba pomoże. Na szczęście plusem tych drągów jest to, że są mega lekkie.
Chciałabym Pokiemu na początek pokazać, że te drągi no, go nie pogryzą, ojej, i żeby troszeczkę zaufał. Także jest to dla niego nowość, więc przejdę z nim teraz wstępie po prostu razem ze mną, bo on jest wtedy trochę bardziej ufniejszy, jak ktoś idzie obok niego, nie, Pyszku? Także zobaczmy jego pierwszą reakcję na drągi, chodź. Brawo! Myślałam, że będzie gorzej po tym, jak pruchał i chuchał na nie w stajni, ale widać, że no nie zrobiło to na nim wrażenia, już jak leżą sobie i nimi nie trzęsie, także super, spoko. Myślę, że dzisiaj sobie pochodzimy troszkę kusem przez nie i może jednego postawimy na galop. Co ty o tym myślisz? No? No, super. No dobra, wsiadłam na pokórka, wstępujemy sobie tak z 15-20 minut. Ustawiłam jakieś drążki na kus, także zobaczymy co pokuś na to, już z siodła. I później Jula mi postawi jednego drąga na galop. Nie będę go forsować. O, jest Julia Babiej też, proszę bardzo, Julia Show Jump, nie, Julia, jak ty masz kurz, JB Show Jumper. No. Kurde, ja nie wiem, wypadło mi. No ale w każdym razie wracając do tematu, będziemy sobie jeździć na kus drążki, jednego drążka na galop, żeby go nie forsować. Mamy w ogóle piękną pogodę, wyszło słoneczko, tak trochę cieplej się robi, jak tak się ujedzie, więc spoko, fajnie. No, zobaczymy też, jak pokórek dzisiaj będzie jeździł. Dobra, Michalina, dawaj okser. Co? Dawaj okser! Bo nudno, nudą wieje, dawaj okser. Dobra, czekaj. Daj, puchem. Kręć. Kręć na okser, puchem. Na okser! Ojej. No to w drugą. Puchem, kręć na okser. Krzyż? Kręć na okrze, wyciągnął. Ale to ty musisz go skręcić. On nie chce, no co ja zrobię, że on nie chce. No Jezu, ty piero. Chyba ci szedł głos z tego? Tak. Okej, okay, to nie jest. Będę mówić. Mów. Jak będziesz mówić, to tak, to wyciszymy. Ogólnie to... Nie, no nie, nikt nie mówi. Dobra. Super. Tak jest, brawo. Barbara. No, miałam ją posprzątać, ale zaczęłaś tutaj galopować, więc nie za bardzo wiem, bo się nie rozdwoję. Kind of butterfly, baby.
ogródek robimy taki lajkowy, wiecie, żeby on się zapoznał z tymi drągami. Nie pasowało. Co to było? Co? Taki Dawaj. No, musiałam sobie sam poradzić, bo mama zrobiła pusza. Aha. Tak. Mówiło się na lewo, nie za dwa razy. Daję mu jedzonko. To po prostu mu połóż i on będzie jadł. Nie musisz go przypinać. O. Nie, bo później on sobie będzie chodził. Nie. On sobie pójdzie tam. Nie, daleko nie pójdzie. Dobra, pokarek jest już ogarnięty. Pojeździł, był dziś bardzo grzeczny, ale podsumowanie jeszcze wam później powiem. A teraz sprzątniemy ten bajzel. Dostał sianko. Zostaję już na pastwisku, a ja lecę. Wróciłam już do stajni. Przyznam się szczerze, że strasznie przemarzłam i już tylko czekałam, żeby wrócić do domku, także dopiero teraz podsumuję wam cały nasz dzisiejszy dzień. Troszeczkę miałam dzisiaj lenia, jeśli chodzi o pracę z pokerkiem, ale zmotywowałam się i on naprawdę mimo wszystko dzisiaj cudownie chodził, bardzo fajnie wchodził na kontakt, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Plus w końcu udało nam się przetestować naszą paczkę z Horse Money, którą już dostaliśmy tak naprawdę jakiś czas temu, ale miałam tyle zaliczeń na studiach i tego wszystkiego, że po prostu nie miałam czasu się za to zabrać. Także cieszę się bardzo, że w końcu mogliśmy przetestować te drągi i mogę powiedzieć, że nawet się sprawdziły. Jak oglądałam sobie filmiki, jak on sobie chodził po tych drągach, to zobaczyłam, że raz faktycznie stanął na niego, a gdyby leżał tam zwykły drąg, to prawdopodobnie by po nim przejechał i mogłoby dojść, no, do nieprzyjemnej pewnie sytuacji, od razu by wybił się z rytmu, a przed sobą miał jeszcze dwa inne drągi, więc mimo, że stanął na tego drąga, to nie zrobił sobie krzywdy, ten drąg, tak naprawdę z nim się nic nie stało, on zaraz wrócił do swojej pierwotnej formy, także bardzo fajnie, bardzo dobrze nam się to sprawdziło i widać, że no na pewno będzie to dobre dla koni, właśnie takich jak Pokerek, który wyszedł dopiero z kontuzji, wraca mimo wszystko do tej pracy, i potrzebuje bezpiecznego sprzętu mimo wszystko do swojej pracy. No ja jestem strasznie nadwrażliwa i martwię się o niego. Ja naprawdę się martwię, że mogłoby coś powrócić, mimo że jest dobrze, mimo że weterynarz mówi, że on wrócił do formy i no nie widać tak naprawdę już żadnych oznak tego, co było, to ja się strasznie martwię, jestem przewrażliwiona i pewnie jeszcze jakiś czas to potrwa, natomiast pewnie to minie, ale do tej pory no mamy rozwiązanie, piankowe drągi. Już tak pokrótce, naprawdę podsumowując, przede wszystkim tutaj jest bezpieczeństwo, drągi są lekkie, można je zabrać nawet
z jednej do drugiej stajni, bo mieszczą się w samochodzie, bo są tak po prostu giętkie, że wsadzi się je wszędzie. Są piękne, kolorowe, możecie tak naprawdę stworzyć swoje własne gdzieś tam wzory i mogą wyglądać po prostu tak, jak chcecie. Dodatkowo dodać też na nich jakiś napis, więc to też jest fajny taki design. Znajdziecie również jakieś podmurówki, rowy z wodą, wszystko jest piankowe, bezpieczne, więc to jest fajne rozwiązanie też dla osób, które boją się, że spadną na przykład na twarde drągi albo jakąś twardą podmurówkę. Także koniecznie obczajcie sobie stronę, linka Wam na pewno zostawiam w opisie, a ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę ten temat piankowych drągów. Trzymajcie się, buziaki, cześć i pa!